Już po raz 13 w tym roku w centrum Jana Pawła II województwo małopolskie organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika. My w Krakowie jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy świętowanie w 1997 roku. To świętowanie polega na tym, że prowadzimy bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Krakowa. Raz, żeby im uświadomić, na czym polega nasza praca, żeby pokazać im miejsca, które na co dzień są niedostępne, żeby także przypomnieć ważne osoby, które akuratnie w danym roku są takimi bardzo kluczowymi, tak jak w tym roku ojciec święty Jan Paweł II. Ideą wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wyjątkową rolę przewodników turystycznych. Przewodnik to taka dziwna osoba, która pełni funkcję gospodarza. To on musi zatrzeć złe wrażenia, bo w taksówce za drogo policzono, że obiad był przypalony, albo że toalety są brudne. To właśnie przewodnik powoduje swoją opowieścią, troską o turystę, to, że ten turysta zapomina o tych niedogodnościach, natomiast wynosi wrażenia. Bo nie czarujmy się, po 4 godzinach spacerów, najbardziej merytorycznych wykładów, turysta i tak wiele z tego nie pamięta. Natomiast zostają wrażenia. To również dzięki przewodnikom turyści chętnie powracają do Małopolski. Małopolska jest najpiękniejszym miejscem na ziemi. Nie mówię tego z urzędu, jestem do tego święcie przekonany. Nie brakuje nam wspaniałych atrakcji historycznych, nie brakuje nam tego dziedzictwa kulturowego, mamy wspaniałe góry, wspaniałą przyrodę, mamy naprawdę miejsca do tego, by turysta pokochał Małopolskę tak bardzo mocno, jak kochają jej mieszkańcy regionu. O tym, że Małopolska jest najpiękniejszym miejscem na ziemi, mówią także liczby. Województwo małopolskie jest liderem, jeśli chodzi o liczbę odwiedzających turystów. W związku z powyższym duża też rola w obsłudze tego turysty, w procesie obsługi tego turysty po stronie przewodników górskich, którym bardzo serdecznie dziękujemy za ich wkład, ponieważ to jest pierwsze ogniwo, które spotyka tak naprawdę turystów, a też z badań wynika, turyści są, wracając z województwa małopolskiego, bardzo zadowoleni. W związku z powyższym ich rola, uważamy, że ich praca jest bardzo dobrze wykonywana. Z roku na rok przewodnicy muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Turysta w tej chwili jest bardziej wyposażony w różne elektroniczne źródła informacji, posiada inne swoje wymagania, posiada inne też predyspozycje do korzystania z przyrody. Pojawiają się nowe formy, oczywiście turystyka rowerowa jest tutaj dużym przykładem, kiedy jest uzupełnieniem także pracy turystycznej. Jak mówiła prezes Elżbieta Kusina, przewodnik to człowiek, który chce się dzielić fascynacją do swojego umiłowanego regionu.